Witam serdecznie pana wiceprezesa fundacji. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o sobie? Witaj, jestem Arkadiusz Barańczuk. Obecnie studiuję teologię na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Dodatkowo zajmuję się pomocą pielgrzymom, którzy przyjeżdżają do Salonik na Świętą Górę Athos. Moim celem w życiu jest niesienie pomocy ludziom. Wychowałem się w rodzinie, w której pomoc drugiej osobie jest na pierwszym miejscu. Mój tata jest księdzem, który z błogosławieństwa arcybiskupa Paisiusza prowadzi prawosławny ośrodek miłosierdzia. Na co dzień miałem okazję obserwować i brać czynny udział w działalności ośrodka. Chyba coś tutaj w środku poczułem, że jest wystarczający czas, by spróbować na własną rękę. Dziękuję bardzo. Proszę mi opowiedzieć, skąd wziął się pomysł zorganizowania konkursu dla dzieci i młodzieży? Wpadliśmy na pomysł z mamą, aby młodzież i dzieci trochę odciągnąć od komputera i żeby troszkę mogły spróbować czegoś nowego. Dziękuję. Kto, jeśli nie ty? Kto, jeśli nie my? Kto, jeśli nie ja? Pomagać innym ma. Nieprawda, że cały świat jest wielkim, bezdusznym miejscem, gdzie człowiek nic nie jest wart. Pieniądze tylko są szczęściem, a szczęście największe jest, gdy płynie z dawania niż brania. Więc bądźcie przygotowani do pomagania. Kto, jeśli nie ty? Kto, jeśli nie my? Kto, jeśli nie ja? Pomagać innym ma. Kto, jeśli nie ty? Kto, jeśli nie my? Kto, jeśli nie ja? Pomagać innym. Ja nazywam się Karolina Lisowicz, pracuję w Laosie mniej więcej 3 lata i jestem instruktorem terapii zajęciowej w pracowni komputerowo-informatycznej. W tej pracowni, jak w każdej innej, mamy 5 uczestników. Zajmujemy się tutaj ogólnie obsługą komputera, a także urządzeń peryferyjnych, jak aparat fotograficzny czy drukarka. Uczestnicy wykonują bardzo różne prace i zadania w zależności od ich indywidualnych możliwości czy też zainteresowań. Każdy tutaj może spróbować swoich sił. Uczymy się obsługi systemu Windows, a także systemu Microsoft Office. Korzystamy z sieci, z internetu, wyszukujemy różne bieżące informacje czy informacje na dany temat, który uczestników akurat interesuje. Tworzymy też różne prace artystyczne typu dyplomy, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Pomagamy również innym pracowniom w wykonywaniu ich zadań. Znajdujemy się w sali rehabilitacji ruchowej, gdzie uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej pracują nad poprawą swoich możliwości sprawnościowych, nad poprawą kondycji fizycznej, poprawą stabilizacji ciała oraz rzuceniem zbędnej nadwagi. Wykorzystują do tego bieżnię, rowerek stacjonarny lub rowerek leżący, orbitrek, atlas ćwiczeń, drabinkę, materac, taśmy TeraBand, różnego rodzaju piłki sensoryczne, piłki większe lub mniejsze oraz obciążenie.
Po obiedzie udajemy się z podopiecznymi na spacery, korzystając z ścieżki, którą tutaj mamy. Udajemy się również na boisko szkolne, gdzie gramy w piłkę nożną, w piłkę siatkową, w koszykówkę oraz różnego rodzaju proste gry i zabawy. Dwa razy w miesiącu organizujemy też wyjazd na basen do Wysowej Zdrój, gdzie przyzwyczajamy naszych podopiecznych do wody. Inni doskonalą umiejętności pływania, niektórzy się dopiero uczą pływać. Korzystamy też z możliwości, jeździmy na spartakiady, które organizują inne warsztaty. Bierze w nich udział sprawniejsza część uczestników. Na co dzień haftujemy, filcujemy. Tutaj jest tynka, targa wełna, która później w odpowiedni sposób jest filcowana i z takiej filcowanej wełny na przykład powstają takie kuleczki, z których robimy korale. Szymon natomiast haftuje. Początki były trudne, bo jak ja tu przyszłam, Szymon tak nie bardzo chciał haftować, ale jak się wciągnął, to teraz nie chce niczego innego robić, tylko haft. Potrafi naprawdę piękne rzeczy zrobić. Tutaj jest na przykład karteczka, którą obecnie na święta była haftowana. Tutaj powstają nowe. Natomiast tutaj jest tworzona szopka, ponieważ będzie za kilka dni konkurs szopek w Lipinkach i tutaj są tworzone samego postacie, choinka, będą tutaj robione garanki, tutaj jest cięty filc na poszczególne elementy. Tutaj z kolei podopieczni tworzą oklaski ze skrawków materiału. Tak to wygląda. To jest na przykład praca bawełka. Tutaj na ścianie są wcześniejsze prace, które oni również wykonywali. Wszystkim myślę, że się prace podobają. Bardzo chętnie przychodzą do pracowni, bardzo chętnie haftują, nawet z innych pracowni. Jest to dla nich relaks, odprężenie. Dzień dobry. Nazywam się Barbara Obrzut i jestem terapeutą zajęciowym. Obok mnie stoi Celina Kruczek, opiekun medyczny. Oprócz nas w skład zespołu schodzi rehabilitantka i psycholog. Jest to dzienny ośrodek wsparcia osób niesamodzielnych. Turnus trwa 12 miesięcy, a w grupie mamy 15 osób. Nasze zajęcia mają na celu usprawnianie osób starszych, niesamodzielnych poprzez zajęcia arteterapeutyczne, muzykoterapię, kulinoterapię, biblioterapię, rehabilitacje ruchowe. Ćwiczenia pobudzające sprawność fizyczną, jak i psychiczną. Również podopieczni nie czują się samotnie w grupie, integrują się, dzielą się różnymi radościami, smutkami, przyjemnościami swojego życia. Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki, do kina, na basen, do jaskini solnej. Jeżeli pogoda pozwala, chodzimy na spacery. Organizujemy urodziny podopiecznych oraz różne okolicznościowe uroczystości, takie jak na przykład wspólna wigilia. Wszyscy z ochotą uczęszczają na zajęcia i jesteśmy tutaj jak jedna wielka rodzina. Jestem tutaj pierwszy raz, bo chodziłem na rehabilitację do szpitala, a tutaj jest całkiem inaczej, w ogóle wszystko w porządku. Także jest super, żeby dalszy ciąg tak było, przez lata.
zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem działalności w ogóle Eleusu i tego, co ksiądz Arkadiusz robi. Więc ten bal i całe przedsięwzięcie charytatywne jest niesamowitą inicjatywą i z ogromną przyjemnością przede wszystkim i spotkałam tutaj tych wszystkich ludzi, których gdzieś tam znam i nie znam, pochodzą z różnych części Polski, ale też wzięłam udział w fantastycznej inicjatywie charytatywnej i licytacji i w ogóle podjęcia ciekawych tych dzieł wszystkich, arcydzieł tak naprawdę, rękodzieł wykonanych przez ludzi, którzy są niepełnosprawni czy upośledzeni przez los i to jest niesamowite. Także bardzo, bardzo mocno wspieram i jestem pod ogromnym wrażeniem. Przyjechaliśmy tu po raz kolejny, ale nie ostatni. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze z wspaniałymi ludźmi, którzy tu przebywają. Wspaniałą inicjatywą, którą ojciec Arkadiusz prowadzi pomocy ludziom. Jakim ludziom? Tym, którzy potrzebują pomocy. Tak, to ludzie potrzebujący to jest bardzo szczytny cel związany z pomocą dla ludzi niepełnosprawnych. Wzruszające chwile są takie, w których ludzie bezinteresownie przekazują swoje datki pieniężne, małe, duże, średnie, na tak naprawdę wspomaganie bardzo dobrej inicjatywy takiej, która pomaga ludziom niepełnosprawnym. No nie tylko niepełnosprawnym, bo w tej chwili też, jak nam ojciec Arkadiusz przekazał i widzieliśmy tych ludzi, są osoby starsze, a my też niestety tymi osobami będziemy. Jak pięknie ojciec Arkadiusz określił, to osoby te mają dzieci, wnuki, ale niestety życie jest życie, a każdy gdzieś wyjeżdża, takie są czasy, więc należy chyba też jakoś, jeżeli jest możliwość, pomóc. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wspomagać działania ojca Arkadiusza w Radomościu. I co, Tomeczku? I będziemy przyjeżdżali? Ile razy będziemy mogli? Tak. A co wy możecie zrobić? Przyjedźcie z nami.